Czwartek, 29 grudnia. Monika Kowalczyk-Kogut, zapraszam na Telefakty. Aktywny koniec roku dla drogowców. Mamy możliwość dokończyć kolejną z uliczek bocznej od Świętokrzyskiej. 130 metrów, bo tyle jest gruntu tylko miejskiego. Nie strzelamy w Sylwestra. Fajerwerki sylwestrowe i petardy są na pewno dla wielu właścicieli i zwierzaków bardzo dużą traumą. Dobry budżet dla Bałtowa. Jest to budżet proinwestycyjny. Na koniec roku duże tempo narzucili sobie drogowcy, by zakończyć kilka inwestycji. Wczoraj mówiliśmy o ulicy Akacjowej, dzisiaj druga strona miasta i boczna ulica od ulicy Świętokrzyskiej. Na 130 metrach bocznej drogi przy ulicy Świętokrzyskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wylewało dzisiaj asfalt. Z terminarza drogowców spadną zatem kolejne prace będące zwieńczeniem 2022 roku. Robimy na terenie gminy Rzeszów jeszcze. Mamy do zakończenia roboty ziemne plus brukarskie. I co jeszcze robimy? Po Sylwestrze, czyli w nowym roku, jeszcze będziemy robić na terenie Centrum Złomu. Tam mamy jeszcze taką robótkę do zrobienia i to chyba będzie już koniec roku 2022. Takie inwestycje ujmowane są w planach miasta głównie na wniosek mieszkańców, którzy często przez wiele lat czekają na wygodny dojazd do swoich posesji. Od wielu lat tutaj próbowaliśmy, że tak powiem, w dzielnicy Częstocice coś zmienić, zmieniamy teraz sukcesywnie i zaczynamy od końca osiedla, żeby to nie było tak, że robione jest tylko śródmieście, a końcówki są zostawione nikomu, więc następna uliczka w Częstocicach. Cieszę się. Jak zapewnia prezydent Jarosław Górczyński, drogi w Ostrowcu Świętokrzyskim to priorytet w strategii rozwoju miasta. Jak widać w ostatnim czasie, nie tylko te główne. Podobnie jak przy ulicy Akacjowej, tak i tu w dolnej części miasta, zwłaszcza przy remoncie ulic bocznych od głównego traktu, problemem pozostaje regulacja prawna własności gruntów. Są takie sytuacje, gdy własność jest osoby, która nie mieszka w Ostrowcu i tak jest na przykład na Gutwinie, mieszka w zupełnie innym mieście i nie chce ulżyć sąsiadom i ona nie jest zainteresowana jakąkolwiek pomocą dla sąsiadów, jakimkolwiek negocjacją. W związku z powyższym w takich sytuacjach jest naprawdę trudno przekonać i trudno prowadzić takie rozmowy, ale w większości przypadków, za co chcę podziękować, mamy kompromis i takim przykładem jest właśnie boczna od Świętokrzyskich, gdzie z sąsiadami no, miło się sympatycznie rozmawia. Remont 130-metrowego odcinka kosztował gminę około 80 tysięcy złotych. W przyszłorocznym budżecie Ostrowca Świętokrzyskiego inwestycje zajmują jak zawsze kluczowe miejsce. O finansach miasta dyskutować będą jutro radni na sesji. Dziś sesja budżetowa odbyła się w Bałtowie. W czwartek 29 grudnia na ostatniej sesji w tym roku zebrali się radni Rady Gminy w Bałtowie. Kluczowym tematem było uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok. Przyjęty w dniu dzisiejszym budżet jest to budżet proinwestycyjny. W tym budżecie nie planujemy się zadłużać, planujemy natomiast spłacać zadłużenie z lat poprzednich. Po stronie dochodów jest to kwota 21 milionów 637 tysięcy, po stronie wydatków 23 miliony 380 tysięcy. Deficyt w kwocie 1 700 tysięcy będzie pokryty nadwyżką budżetową z roku 2022. Jak zaznacza wójt Bałtowa, dokument na przestrzeni roku będzie zmieniany. Pierwsza korekta budżetu będzie już w styczniu. Będą ogłoszone przetargi i myślę, że wyłonieni wykonawcy na inwestycje i remont z polskiego, z rządowego programu Polski Ład, na które mamy zapewnione finansowanie w kwocie 13,5 miliona złotych. Także po stronie wydatków ostatecznie ten budżet będzie blisko 38 milionów. Będzie to taki historyczny budżet dla gminy Bałtów. Tak duże dochody będą miały bezpośrednie przełożenie na zakres inwestycji i remontów. Te w przyszłym roku mają kosztować ponad 19 milionów złotych. Jest zaplanowana również kwota 714 tysięcy spłaty zadłużeń kredytów z poprzednich lat, jak i również obsługa tego długu, czyli odsetki 515 tysięcy. Mieszkańców z pewnością ucieszy fakt, że na liście zadań drogowych zostały ujęte inwestycje niemal w każdej miejscowości. W budżecie zagwarantowane są pieniądze na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skarbce, będzie wybudowana druga nitka wodociągu w Maksymilianowie, a w Okole już w styczniu zostanie otwarty klub seniora. Radni podczas czwartkowej sesji podjęli również uchwałę o przekazaniu ponad 11 tysięcy złotych dotacji dla powiatu ostrowieckiego na dofinansowanie do przewozów autobusowych.
O budżecie debatowali też radni powiatowi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Debata nad budżetem na 2023 rok zdominowała ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatu Ostrowieckiego. Główne założenia budżetu przedstawiła starosta Marzena Dębniak. Wynika z nich, że dochody powiatu zaplanowano w kwocie 192 milionów 639 tysięcy złotych. Wydatki majątkowe to kwota ponad 25 milionów złotych. Na inwestycje drogowe w budżecie powiatu zaplanowano ponad 13 milionów złotych. Na liście zadań znalazły się m.in. budowa ścieżki rowerowej do Nowej Dębowej Woli, przebudowa drogi w Przełuszynie, modernizacja drogi do Boksycki. Gotowe są projekty na remonty ulic Zamkowej w Ćmielowie, Warszawskiej w Kunowie, dróg w Świrnie i Kowalkowicach. Po raz kolejny w przyszłym roku będzie ogłoszony przetarg na budowę stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Żeromskiego. Ogółem wydatki powiatu to kwota 193 milionów złotych, 585 tysięcy złotych i będą mniejsze w porównaniu do tych z roku bieżącego o ponad 12 milionów złotych. Blisko połowę wydatków budżetowych stanowią koszty funkcjonowania oświaty. W projekcie budżetów do funkcjonowania szkół i placówek dołożono kwotę ponad 5 milionów złotych. Jeżeli chodzi o placówki opiekuńczo-wychowawcze, również planujemy podwyżkę. Mam na myśli tutaj placówki w Małachowie i placówki prowadzone przez siostry gdzieś na poziom 4600 zł za każde dziecko. Koszty funkcjonowania szpitala to temat, nad którym zarząd powiatu również pochyli się w przyszłym roku. W projekcie, jak co roku zresztą, nie zaplanowano wydatków na pokrycie straty netto szpitala. Już w roku ubiegłym mogliśmy tej straty szpitala nie pokrywać, bo zmieniło się prawo. Jednak, jak Państwo wiecie, jednym z naszych głównych priorytetów jest rozwój i utrzymanie szpitala, więc co roku pokrywaliśmy stratę netto i również w tym roku nie zapomnimy w odpowiedniej chwili o szpitalu. Jak podsumujecie Państwo te tabelki, to w tej chwili, w tej kadencji grubo przekroczyliśmy 30 milionów złotych żywej gotówki wpompowanej do szpitala, pokrywając stratę, bo bez tego szpital miałby tragiczną sytuację. Strata praktycznie jest pokrywana od 2018 roku, kiedy słynny rok, kiedy szpital wszedł na, już był na krawędzi. Budżet powiatu ostrowieckiego na 2023 rok został uchwalony. Za przyjęciem dokumentu zagłosowało 13 radnych. 5 radnych wstrzymało się od głosu. Straż Pożarna i Policja prowadzą kontrolę punktów, w których sprzedawane są fajerwerki. Pamiętajmy, że są to materiały niebezpieczne. Kupujący musi być pełnoletni. W związku z tym, że zbliża się dużymi krokami Sylwester, strażacy tutaj z powiatu ostrowieckiego kontrolują stoiska z materiałami pirotechnicznymi. Ograniczamy się głównie do większych marketów, tam gdzie tych materiałów jest rzeczywiście dużo i kontrolujemy zabezpieczenie w podręczny sprzęt gaśniczy tych materiałów. Sprawdzamy przede wszystkim, czy nie ma sprzedaży samoobsługowej materiałów pirotechnicznych, czy przy każdym stanowisku jest personel sklepu, który odpowiada bezpośrednio za sprzedaż. No i tak jak wcześniej mówiłam, sprawdzamy, czy mamy co najmniej 2 gaśnice pianowe oraz koc do zabezpieczenia tego stoiska. Fajerwerki to trauma przede wszystkim dla zwierząt. Dziś z naszą kamerą udaliśmy się do gabinetu weterynaryjnego, aby porozmawiać o tym, jak przygotować pupila na noc sylwestrową. Pięknie wyglądają na niebie, słychać je z daleka, cieszą oko, ale są traumą dla zwierzaków. Są zwierzęta, które bardzo mocno boją się tego typu sytuacji. Wynika to przede wszystkim z kilku rzeczy. Po pierwsze, zwierzaki znacznie mocniej i głośniej słyszą wszystkie wybuchy i wszystkie wystrzały. Po drugie, słyszą je znacznie częściej niż ludzie i znacznie szybciej niż ludzie. Można mniej więcej odczucia zwierzaków porównać do bombardowania, którym uczestniczą ludzie. Właściciel, który wie, że jego zwierzę jest bardzo lękliwe, powinien zgłosić się do weterynarza kilka dni przed Sylwestrem. Wtedy odpowiednie preparaty farmakologiczne zostaną dostosowane do wieku zwierzęcia, jego wagi czy przebytych chorób.
Właściciel nie powinien podawać swojemu pupilowi leków na własną rękę. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie mieszkania do Sylwestra. Tym mieszkającym w domu zamykamy i zasłaniamy okna. Raczej staramy się, żeby zwierzę przebywało w pomieszczeniu bez dostępu do świata zewnętrznego. Dobrym pomieszczeniem, też akustycznie wyciszonym, najczęściej jest łazienka. Można puścić delikatną muzykę takiemu zwierzakowi. Jeżeli jest to zwierzak mieszkający na zewnątrz, warto przygotować mu w podobny sposób piwnicę, garaż, kotłownię. Co ciekawe, dawniej uważano, że przytulanie i głaskanie pupila wzmacnia i utrwala problemy lękowe zwierząt. Aktualna wiedza mówi jednak, że jeśli zwierzę pragnie kontaktu ze strony właściciela, to jak najbardziej powinno go dostać. Wynika to z tego, że zwierzę oprócz tego, że ma już i tak dużo na głowie, bo boi się fajerwerków, będzie się zamartwiało jeszcze tym, dlaczego mój właściciel nie chce mnie przytulić i dlaczego aktualnie ma zły humor. W 2020 roku przeciętny Polak wydał na zakupy materiałów pirotechnicznych około 131 zł. W tym roku za przynajmniej część tej kwoty mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą pomóc bezpańskim zwierzakom, kupując karmę. Mamy już troszeczkę jedzonka, ale jeżeli ktoś z właścicieli i ktoś, kto ma dobre serce, chce podzielić się jedzonkiem i smakołykami, to zapraszamy. Karmę można zostawić w rejestracji gabinetu i ona zostanie przekazana wszystkim tym osobom, które świadomie wiedzą, gdzie i opiekują się tymi bezdomnymi zwierzątkami na bieżąco. I zależy nam na tym, żeby zwierzaki, które są bezdomne, jadły również smacznie i zdrowo. Więc jeżeli ktoś będzie miał problem z wyborem karmy, zawsze może zadzwonić, zapytać, pomożemy. Pamiętajmy, że liczy się każda puszka lub saszetka karmy. Zbiórka prowadzona będzie do godziny 14 31 grudnia. Na początku stycznia ludzie o gorących sercach również mogą przynosić karmę do gabinetu. W tym roku podczas Sylwestra na ostrowieckim rynku fajerwerków nie będzie. Będzie za to zabawa pod gwiazdami, która rozpocznie się o 22:30. O tym, co będzie w noc sylwestrową i jaki był upływający rok dla ostrowieckiej kultury, opowiedział w naszym studiu Jacek Kowalczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Bo rok jest na pewno ciężki, ta końcówka roku dla nas jest wyjątkowo ciężka i też nie wiadomo, jak to się będzie dziać w roku przyszłym. I uznaliśmy, że no moglibyśmy pewnie też zrezygnować w ogóle z Sylwestra, tłumacząc mieszkańcom, że jest kryzys, że szukamy oszczędności, ale uznaliśmy, że po tym czasie pandemii ludzie potrzebują wyjścia, spotkania się. To jest zresztą taki ukłon przede wszystkim dla mieszkańców. Myślę, że zespół, który będzie grał, nie jest to świętej pamięci Krzysztof Krawczyk, pamiętny Sylwester wiele lat temu na rynku, ale myślę, że pozwoli taką rozszerzoną domówkę zrobić na rynku, bo to jest zespół coverowy, bardzo dobry, profesjonalni muzycy, więc każdy posłucha tego, co będzie chciał. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że udało się nam wspólnie podjąć decyzję tutaj z Urzędem Miasta, żeby jednak zrezygnować z fajerwerków. Więcej o kulturze już wkrótce na naszej antenie. Postaramy się podsumować mijający rok. A dziś w Browarze Kultury koncertowe podsumowanie Akademii Pełnej Zdrowia. Akademia Pełna Zdrowia to projekt realizowany już po raz czwarty, a skierowany do mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Tegoroczna edycja Akademii Pełnej Zdrowia dobiega końca. Ten projekt się sprawdził, on się sprawdzał od samego początku, biorąc pod uwagę ilość osób, która uczestniczyła w poszczególnych wydarzeniach. Ogółem tych osób to było gdzieś koło 1000. Imponująca liczba zainteresowanych, ale też ciekawa oferta. Starostwo powiatowe, podobnie jak w poprzednich edycjach, postawiło głównie na profilaktykę. Chodzimy tutaj w lukę systemową. Mam na myśli tu szczególnie kobiety 70+, dla których nie ma mamografii. Wchodzimy mocno z cytologią, ale też z badaniami i dla mężczyzn w kierunku prostaty i Dopplera, gdzie trudno się osobom po prostu dostać albo czekają wiele miesięcy. Bezpłatne konsultacje ze specjalistami, skierowania na badania, wykłady na temat zdrowego stylu życia to były działania, które w Akademii Pełnej Zdrowia sprawdziły się. Akademia Pełna Zdrowia to również koncerty relaksacyjne. My jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i uważam, że takie akcje powinny być prowadzone, no biorąc pod uwagę inflację, ale też i potrzeby mieszkańców. Trochę więcej przeznaczyliśmy środków w przyszłym roku i mam nadzieję, że będą one naprawdę dobrze wykorzystane. Już dziś można powiedzieć, że Akademia Pełna Zdrowia w 2023 roku będzie kontynuowana.
W dzisiejszych Telefaktach to wszystko. Za chwilę regionalna prognoza pogody i zapowiadany już program Espresso. Bądźcie Państwo z nami. Są chwile, których się nie zapomina. I są prezenty, które stają się pamiątką na całe życie. Silver and Gold. Jubiler Tarmex to sieć salonów z niepowtarzalną biżuterią i szeroką gamą obrączek ślubnych. Znajdź prezent, który przejdzie do historii Twojej i Twoich bliskich. Zapraszamy do Galerii Łysica w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz do sklepów w Opatowie i Lipsku. Więcej na www.jubiler-tarmex.pl. Kompleksowa rehabilitacja, profesjonalna obsługa, zabiegi dla każdego, dostępność 5 dni w tygodniu, konsultacje fizjoterapeutyczne. Fizjoactive Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu, telefon 601 27 40 77. Nexera to nowy wymiar światłowodu w Twoim regionie. To jeden kabel z internetem od różnych dostawców. Raz zamontowany daje dostęp do szerokiego wyboru firm i ich najlepszych ofert, a zmieniając dostawcę internetu nie musisz demontować kabla i wykonywać kolejnych remontów. Światłowód Nexery to super szybki i stabilny dostęp do internetu niezależnie od pogody. Wygodna praca na wielu urządzeniach jednocześnie i wolność wyboru dostawcy. Jesteśmy w Twoim zasięgu. Zamów usługę u kogo chcesz. Sprawdź na www.nexera.pl. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 3 stopnie Celsjusza, wiatr 13 km na godzinę, ciśnienie 1016 hektopaskali. Jutro w ciągu dnia 7 stopni Celsjusza, wiatr 22 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali. Biometr niekorzystny, możliwy deszcz. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.